Salam, salam, z tej strony Natalia. Witajcie ponownie na kanale Natalia w Stambule. Dzisiaj witam Was z placu Taksim. Plac Taksim jest głównym węzłem komunikacyjnym w Stambule. Znajduje się tutaj stacja metra, również stacje autobusowe, przystanki autobusowe, które znajdują się pod ziemią. A za mną widzicie pomnik Republiki, który jest tak naprawdę jednym z głównych atrakcji tutaj na tym placu, oraz meczet Taksim. Nazwa bardzo oryginalna, oczywiście pochodząca od placu. Tak jak widzicie, nie ma tu zbyt wielu atrakcji, nie ma tu zbyt wielu obiektów do oglądania i podziwiania. Natomiast jest on początkowym punktem ulicy, która nazywa się Istiklal Jadesi, czyli właśnie ulicy Istiklal. Plac Taksim jest również dość ważnym społeczno punktem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj organizowane są wszelakie inicjatywy społeczne. Rozpoczynają się protesty, strajki właśnie wychodząc lub przechodząc przez ten punkt. O, tutaj nawet za mną jest podobizna Ataturka. Za mną znajduje się również park Taksim, taki malutki skwer. Wiadomo, to się przydaje w dość upalnej pogodzie. I na placu Taksim zjecie najlepsze mokre hamburgery w całym Stambule. Islak Burger to się tak nazywa. I za moment pokażę Wam, jak będę jednego połaszować. Na tym placu zawsze jest warno, na tym placu zawsze jest masa ludzi. Jeden okres, kiedy tak naprawdę był pusty, to był okres pandemii. I to jeden raz widziałam go tak naprawdę gdzieś właśnie pozbawionego tego chaosu i wiecznego gwaru. Na stacji metra Taksim znajdziecie tak zwaną trolejkę, czyli inne połączenie, które poprowadzi Was do stacji Kabatash, która jest stacją promów, i tam rozpocząć odkrywanie kolejnych rejonów Stambułu. Tutaj pokazuję Wam Atatürk Kultur Merkezi, czyli Centrum Kulturalne Ataturka. Jest to centrum konferencyjno-rozrywkowe. Plac Taksim znajduje się w dzielnicy Beyoğlu i stąd traficie w wiele interesujących miejsc. Jednym z nich jest dzielnica Cihangir. Jest to dzielnica dedykowana na pewno artystom, jakimś twórcom, hipsterom i generalnie jest dość kolorowa. Kolejna z dzielnic, która znajduje się dokładnie za mną w tym miejscu, to dzielnica Tellabaşı. W tejże dzielnicy z reguły mieszkają imigranci, nie mieszkają tam raczej Turcy i generalnie nie polecam tam właśnie spacerować, zwłaszcza wieczorami, zwłaszcza nocą, a już zwłaszcza samemu. W ciągu dnia oczywiście można się przespacerować, czy z ciekawości, czy bo się lubi, nie wiem, adrenalinę, ale generalnie nie jest to zbyt często odwiedzana dzielnica. Więc w dzielnicy Tellabaşı znajdziemy Muzeum Adama Mickiewicza, więc dla nas Polaków jest to miejsce dość ciekawe, interesujące. Jeżeli natomiast pokierujecie się w stronę właśnie Istiklal Caddesi, no to wtedy traficie do Şişhane i okolicy wieży Galata. I tam Was właśnie dzisiaj zabieram. Ja go nie jem pierwszy raz, ale słuchajcie, on przypomina mi hamburgery z McDonalda, takie sprzed 10-15 lat, kiedy ja byłam dzieckiem. No, jest wyśmienity. Właśnie mokry, mięsko jest pyszne, także będziecie na Taksim, polecam Wam serdecznie, oczywiście z ajranem. Jak możecie się spodziewać, na ulicy jest oczywiście ogrom sklepów, restauracji, generalnie punktów gastronomicznych, możecie wypić kawę, zjeść posiłek. Znajduje się na niej również centrum handlowe, w którym jest toaleta, także gdybyście się nad tym zastanawiali, to jest do tego także dostęp. A całość ulicy ma długość prawie 1,5 km.
Z tureckich odzieżowych sieciówek polecam Wam na pewno marki takie jak De Facto czy LC Waikiki. Znajdziecie tam wspaniałe materiały w bardzo niskich cenach. Len, bawełnę, wiskozę i tym podobne. Znajdziecie również popularne sieciówki takie jak Mango czy Zara. Kolejną atrakcją turystyczną na pewno są lody kozie i całość podawania ich, którą właśnie widzieliście. Takie przekomarzanie się z klientami. Ulica Istiklal skrywa również Muzeum Figur Woskowych, a tutaj widzicie moje ulubione perfumy, czyli Osmanli Oud, także dostępne w tamtej lokalizacji. Największy rzymskokatolicki kościół w Stambule również mieści się na ulicy Istiklal. Jest to Bazylika Świętego Antoniego Paderewskiego. Co więcej, w niedzielę odbywają się tam msze w języku polskim. U stóp wieży znajdują się kasy biletowe i po zakupie biletu można ustawić się w kolejce, aby wejść na górę. Co więcej, na wieżę można wejść od 18 roku życia bądź pod opieką osoby dorosłej. Z widokiem na wieżę Galata warto zjeść sernik o nazwie San Sebastian, który podawany jest z czekoladą. Zrobiłam sobie przerwę na małą przekąskę i ustawiłam się w kolejce, aby wejść na górę. Taką grę dostępną, jest napisane Orta Koymos, trzeba go znaleźć i on znajduje się tutaj. Ojej, o, zdobywacie punkt. Fajne dla dzieci, ale dla dorosłych też. Co jest następne? Kulhane Park, czyli park przy Pałacu Topkapi i on znajduje się tutaj. Także polecam. Wewnątrz wieży skorzystacie z windy, która dowiezie Was na 6 piętro, a kolejne musicie pokonać o sile własnych nóg.
Z wieży można podziwiać Hagię Sofię, Błękitny Meczet, Meczet Sulejmana, Złoty Róg czy także Bosfor. Wieża Galata, na której się znajdujemy, była wybudowana w 1384 roku i stanowiła część osady obronnej ówczesnej kolonii Genui. Nazwa Galata wywodzi się po prostu od dzielnicy, w której owa wieża się znajduje. Wiele turystów ją kocha. Ponadto to jest jedyny punkt w tej okolicy, który ma 360 stopni widoku na Stambuł. Natomiast podczas istnienia Imperium Osmańskiego tutaj w tej wieży znajdowało się więzienie, a następnie stacjonowali tutaj Janczarowie, czyli armia sułtańska. Jeżeli chodzi o Janczarów, to oczywiście oni służyli sułtanowi, ale byli osobną jednostką. Ta wieża związana jest również z legendą. Otóż wynalazca Hezarfen Ahmed Dżelewi na podstawie fizycznych wyliczeń skonstruował skrzydła, na których właśnie przeleciał to z wieży Galata na azjatycką stronę do dzielnicy Uskudar, pokonując całą szerokość Bosforu. Kolejna legenda powiązana z tą legendą mówi o tym, że miał on misję, która polegała na tym, aby przekazać list miłosny z wieży Galata, która była męskim odpowiednikiem, do wieży dziewczyny, inaczej zwanej Kyskulesy czy wieży Leandra, która była w tej historii żeńskim odpowiednikiem. Te wieże były w sobie zakochane, darzyły się miłością, natomiast nie wiedziały o tym. Dlatego on przekazał właśnie ten list z wyznaniem miłosnym, przez co obie te wieże istnieją w miłości przez lata, mimo tego dystansu, który dzieli je właśnie przez cieśninę Bosforu. Łańcuch zaprezentowany w tym klipie miał bardzo duże znaczenie podczas podbijania Konstantynopola i znajdował się on na Złotym Rogu. Każdy z pięter wieży ma część muzealną do zaoferowania bądź inne atrakcje, a do wyjścia kierujemy się po schodach. Spacer uliczkami w dół od wieży Galata prowadzi nas do dzielnicy Karakoy i stamtąd wzięłam sobie funikurler, czyli taką trolejkę, która wywozi nas z powrotem w okolice dzielnicy Shishane, a stamtąd metro do domu. Tutaj pokazuję, jak naładować Istanbul Card, czyli kartę stambulską służącą do transportu i nie tylko. Można załadować ją za pomocą gotówki, tak jak tutaj widać, bądź kartą jednak w maszynach, które mają specjalny czytnik. Stacja, którą tutaj pokazuję, to stacja drugiego metra na świecie. Pierwsze metro zostało otwarte w Londynie w XIX wieku. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego filmu i do zobaczenia. Güle güle.